Hej, hej, kochani, witam Was serdecznie. W czytaniu rocznikowym. Gorąco, gorąco, więc to piórko się tutaj lepi, klei i tak już będzie łyczek wody. No muszę, inaczej się uduszę dosłownie. No i badamy teren. Drogi roczniku, jaki? Jeszcze nie wiem. Proszę nie pisać, nie wypytywać, czy będzie mój rocznik. Każdy rocznik będzie. A kiedy? Nie wiem kiedy. Sami widzicie, że losuję. Dobra, sam wypadł. 1990. Okej. Zechciałby wypaść. To niech tak będzie. Reszta tutaj odłożona. 1990. Idzie dzisiaj na tapet. Odkładam. Taka energia liderów, a przynajmniej spora jest tu dawka, myślę, że dość dobrej orientacji w przestrzeni, bo rocznik 1990. Przynajmniej numerologicznie ma taką predyspozycję do przewodzenia. Co ciekawe, przy tych dwóch dziewiątkach czasem chcemy ukryć tę cechę, że niby tutaj działamy na rzecz innych ludzi. I ja nie mówię, że nie, bo to może być bardzo częste taka energia prospołeczna, proludzka, tak? Ale mimo wszystko przebija się ta jedynka, ta energia sądowania i zmiany charakterów, bo w tym układzie 199 mamy taki kod numerologiczny, te trzy pierwsze cyfry, które mówią o tym, że w ciągu trwania naszego losu bardzo zmienia się charakter. Jak to wygląda? No na przykład tak zwana ta 1/3 życia. To trudno mi powiedzieć, ile to będzie, bo każdy ma tutaj przewidziany swój taki czas. Więc nie będę to w latach określała, ale mniej więcej ta 1/3 życia to jest taka energetyka, idę i się cofam, idę i się cofam, czyli taki bardzo niezrównoważony wzrost naszej osobowości. Później ta powiedzmy, ta kolejna część to jest taka nauka odpowiedzialności. Jestem osobą właśnie w tej dziewiątce prospołeczną z takim większym namysłem, odpowiedzialnością, po prostu podchodzę do życia. No i ta końcóweczka znowu tutaj rozładowuje to napięcie między jedynką a dziewiątką i tu różnie może być. Albo jesteśmy skazani na samotność, albo wręcz przeciwnie, mamy cudowną rodzinę i jesteście różni, więc mówię, tu nie ma jednego scenariusza. W kodzie 199 nie ma jednego scenariusza. Ja mówię, że tu są takie dusze renesansowe. Dusze, które chcą rozwijać się w różnych kierunkach. Takie trochę dusze starodawne, dusze, które żyją też w pewnej podwójności między jedynką a dziewiątką, jest duże właśnie tarcie, taka podwójność życia, co nigdy nie jest dobre, bo czasami to jest takie poczucie, że mamy kilka podosobowości, nie? I żadna z nich tak naprawdę nie może się zdecydować. Jedna to jest taka podosobowość policjanta, która pilnuje. Druga to jest taka podosobowość tego społecznika i aktora. A trzecia podosobowość to jest taka przestrzeń, właśnie ta renesansowa. Może wiele talentów, ale też wiele niedociągnięć, bo jedynka, dziewiątka cały czas walczy, nie? To są takie filary pomiędzy talentem a niedociągnięciem jakimś, nie? To tak bardzo ogólnie z numerologii, kod 199, a teraz sprawdzam energię aktualną Waszej przemiany pokoleniowej, w której aktualnie się znajdujecie, tak? Aktualna energia przemiany pokoleniowej. Jak się wpisujecie w to indywidualnie, tego nie wiem, bo można się w to wpisać, może jeszcze macie czas i się
jakaś część próbuje opierać, prawda? To jest bardzo różnie, czy my współpracujemy z tą energią, czy nie. Natomiast jakiej tutaj przemianie pokoleniowej aktualnie już teraz po prostu jesteście? Jesteście w procesie, tak? Tej przemiany. Jaki? Odwrócone rajdo. To tak trochę zastojowo mi wygląda, bo tu jest powiedziane, wywrócił się pojazd, cztery kółka w górze i się kręcą, nie? O co tu chodzi? O pewną też wskazówkę, żeby zmienić kierunek tej podróży, kierunek drogi. Tu jesteśmy troszeczkę tacy, no właśnie, jest to tarcie bardzo mocne między jedynką, dziewiątką, czyli razem 10, połowa to jest 5, nie? Pokazana jest taka energia jakiegoś półmetka, przez który teraz przechodzicie. Bardzo silnie pracuje tutaj energia zmian, ale też ciąży nam coś, bo to jest taki ciężar pewnego doświadczenia i my czujemy, że coś nie idzie tu zgodnie z przeznaczeniem, nie? Bo to jest taka energia antyprzeznaczeniowa, taka nieco zastojowa, która oczywiście tutaj każe duszy doświadczać zmienności. Że właśnie nic nie jest stałe, nic nie jest na zawsze. Tu mamy ruch, mamy drogę, żyjemy na walizkach, nabieramy tempa, go, 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 później nagle stop. I to jest taka energia właśnie tych tarć między czynem a naszą wolą, czego my chcemy, jak reagujemy na wszelkiego rodzaju zmiany. Tu są czasami marzenia o wielkich podróżach teraz, żeby się wyrwać z jakiejś przestrzeni zbyt zastojowej. To jest energia poszukiwania wiedzy, energia adaptacji w nowym środowisku, czasem trudnym środowisku, choć nie zawsze. Albo taka zmiana trochę na siłę, że coś mnie bardzo boli i wtedy ja tak naprawdę niczego nie zmieniam, tylko ja uciekam. Ja po prostu tutaj uciekam, zamiast właśnie usiąść gdzieś wygodnie, wyprostować ten kręgosłup i może gdzieś dłużej to miejsce zagrzać. To jest taka energia trochę chowania się. Dlatego, że odwrócone rajdo, mimo pewnych dobrych perspektyw na właśnie te podróże, odkrywanie, na takie psychiczne jakieś okrzepnięcie, jednak przynosi taką potrzebę ciągłego upewniania się i uzależniania się od cudzych opinii i sądów. I to możecie być bardzo niezależnymi naturami, a mimo to te cudze sądy i opinie bardzo tu mocno na was wpływają. Z czego tutaj wynika, że przechodzicie przez jakąś uległość, bo tu jest energia uległości, jakby zatrzymania się w rozwoju. Czyli ja nie chcę powiedzieć, że ten rocznik jest totalnie jakiś nierozwojowy, bo absolutnie tu nie o to chodzi. Aktualnie po prostu jesteście w takiej energii zatrzymania, może też lęku przed przyszłością, w energii czasami też zakończenia różnych związków, przyjaźni, zrywania, zmienności uczuciowej, czy takiej romansowości, potrzeby zmiany partnerów, w ogóle potrzebie zmiany, żeby tutaj ukonstytuować się w czymś nowym, bądź w ogóle mieć przyjemność z poznawania nowego. Bo to właśnie ta ciekawość świata i samodzielne myślenie, a contrario brak silnej woli i uległość, nie? Te dwie energie tutaj walczą, was bądź wokół was. Oczywiście tutaj w najbliższym takim terminarzu waszym mogą być tu energie takich właśnie podróży zawodowych, które nie przynoszą efektów. To jest takie jałowe, nie? Często jest tu utrata pracy, czasem jest przegrany proces, czasem są przeciągające się sprawy sądowe, kontrole różne z urzędów, lub jakaś podróż odwleczona. Generalnie tutaj chodzi, że ta energia tak utyka, ona tak tutaj jest dosyć taka stagnacyjna. Mogą być tu właśnie takie tematy pomocnicze, typu właśnie coś związane z firmą transportową, z kierowcą, z prawnikiem, z podróżami, ze zmianą warunków życia, prawda? Ta droga, ta autostrada mówi tutaj o takim kole. Na obszarze przede wszystkim kariery zawodowej, jednak i tu energia jest taka właśnie przewrócona, ale też spowodowana jakimś kryzysem, najprawdopodobniej duchowym. Ja bym się tutaj, drogi roczniku, przede wszystkim przyjrzała, jakie ja mam przygotowanie duchowe.
Natomiast w kwestiach materialnych tutaj jest zbyt sztywno. Jest taka energia nieumiejętnego pokierowania intuicją, czyli intuicja jest, ale co z tego, jak i tak idziesz w innym kierunku niż ta intuicja ci aktualnie podpowiadała, nie? Czyli to jest jakiś takie wypadnięcie z rytmu, taka energia, która mówi: chwileczkę, ty tego biletu teraz nie możesz kupić, jakby, żeby podążyć w tym odpowiednim kierunku, dlatego że intuicja swoje, a twój czyn swoje, zupełnie się tu wszystko rozjeżdża, nie? Czyli nie jedziemy do tego przeznaczenia. Co tu należy? Kto najbardziej jest tutaj podatny na właśnie taką energię? No, w jakimś sensie stagnacyjną, ale ona jednak ma tutaj po prostu przygotować cię na sprawiedliwość, której mam wrażenie aktualnie brakuje. Najbardziej podatny tu będzie w tym roczniku 1990 strzelec, czyli osoby urodzone pomiędzy 22 listopadem a 21 grudniem. Najbardziej, co nie znaczy, że inne urodzone w tym roczniku nie. I chodzi tutaj właśnie o jakieś takie wychodzenie ze stagnacji, o taką zmianę warunków życia, która ma spowodować albo jakąś przeprowadzkę, albo uzyskanie czy odzyskanie sprawiedliwości. Sprawiedliwości. No i teraz zobaczę, bo tu aż się prosi, żeby zapytać, nie? Jak tę sprawiedliwość odzyskać, albo w ogóle dopiero uzyskać, po prostu. Drogi roczniku 1990, jak tę sprawiedliwość uzyskać albo odzyskać? Odwrócona dwójka kielichów. Trzeba wybaczyć, trzeba się pojednać, trzeba tutaj albo ten dystans z kimś zwiększyć, albo zmniejszyć, to zależy. Natomiast odwrócona dwójka kielichów najbardziej tutaj pokazuje zerwanie umowy. To jest taka kwestia rozłączenia się z kimś, z czymś, ale tu jest dużo też jakiegoś gniewu, żalu. Tu są sprawy sądowe, tu jest rozłączenie się czasami z osobą, którą bardzo kochamy. Dwójka kielichów odwrócona mówi: trzeba by tutaj wyjść z jakichś konfliktów, nie? Bo to jest taka energia, kiedy właśnie tu się nic nie robi, tu się gra na zwłokę, tutaj mamy dużo wahań, nieszczerości. Ktoś tu ma ochotę właśnie zdominować relacje. W związku z tym w różnych układach mamy taki fałsz tutaj pokazany, bądź popełnianie błędu. Tutaj wszelkie błędy pod wpływem emocji się popełnia, więc jest powiedziane albo tu rozłączenie z kimś, zwiększenie dystansu, pojednanie, wybaczenie, jakiś konsensus. A gdyby były sprawy prawne, bądź taka właśnie atmosfera napięcia, nieszczerości, to tu po prostu trzeba sobie pewne rzeczy powyjaśniać. Może skończyć z jakimś tutaj fałszem emocjonalnym, bo mamy fałszywą miłość, utopię miłosną, bądź fałszywego jakiegoś współpracownika. I może chodzić właśnie o rozstanie też z ukochaną osobą. Ja nie mówię, że na zawsze, czasem jest tu chwilowe, które pomaga, bo mamy tutaj czasowe zerwania, nie? Przyjrzeć się, może związek jakiś jest w ogóle bez przyszłości, to jest bardzo możliwe, bo tu mamy niewierność, mamy nieszczerość, są energie też we wskazaniu, czasami separacja, rozwód, bo coś jest nieodwzajemnionego, nie? Na pewno tutaj jest ważne, żeby uspokoić się emocjonalnie. Jest powiedziane, żadnej decyzji nie wolno podejmować pod wpływem emocji. Jeśli chcesz przywrócić sobie sprawiedliwość, nie wolno też ujawniać cudzych tajemnic. Język za zębami, czyli gęba na kłódkę, jak to się mówi, uważać na fałsz i dwulicowość, ale to nie tylko dotyczy drugiej strony, tylko też ciebie, bo tu mamy pewną wzajemność w tej odwróconej dwójce kielichów, nie? Czyli tutaj na pewno rodzaj jakiejś dominacji tutaj nie pomoże, wręcz przeciwnie. Raczej dążymy mimo wszystko do jakiegoś takiego pojednania i rozeznania, że tu dwoje, tym cały jest ambaras, że dwoje nie chciało naraz, nie? Albo nie mogło w jakimś sensie, bo są tu wygenerowane straty przez dwie strony, a nie jedną. I to jest bardzo częste w tych wszelkich utopiach, właśnie takich też emocjonalnych, romantycznych, że ktoś nam coś uczynił, ale my nie. I to jest podejście zbyt idealistyczne, bo tu jest powiedziane właśnie pod wpływem emocji, my tutaj źle sobie coś wyobrażamy, że właśnie w tym cały jest ambaras, żeby dwoje chciało naraz, ale też być może dwoje nie chciało naraz, nie? Bądź nie chce. To jest taka przestrzeń, w której rzeczywiście te dwa kielichy są
My nie unosimy ich do góry, tylko one się odwracają. Więc może tu być właśnie jeszcze, nie? Zapowiedź jakichś konfliktów, niechęci do współpracy. I macie się tutaj właśnie uczyć tej sprawiedliwości, bądź ją odzyskiwać. Może tu być oczywiście we wskazaniu. Podziel się z kimś majątkiem po rozwodzie, czy majątkiem ze spadku. Może tu trzeba będzie też nie ukrywać jakiegoś romansu, wyjść z tego romansu, bo tu mamy takie poukrywane energie, takie generalnie jest jakiś dystans, jest takie schłodzenie tych uczuć, a z drugiej strony właśnie może być jakieś takie ukrywane coś, nie? Ukrywane. I to widać, że to jest niesprawiedliwe. Chcesz sobie odzyskać sprawiedliwość, no to zastanów się właśnie, czy czegoś nie ukrywasz, czy działasz sam sprawiedliwie, bo tam, gdzie brakuje równowagi, to widać, że wynika to z dominacji i z jakiegoś właśnie niesprawiedliwego podziału, nie? Czy grać na zwłokę w tym momencie? Myślę, że nie, bo tu właśnie z tego zastoju może nas wyrwać taka energia odwrotna, czyli trzeba by tutaj przyspieszyć, trzeba by zmienić też być może charakter jakiejś sprawy sądowej, nadać jakiś tutaj inny profil miałby być tej sprawy, żeby ją może nawet nie tyle wygrać, tylko się z kimś dogadać. To tu jest powiedziane, nie można być dyrygentem, tylko trzeba współpracować, nie? Jeszcze taka tutaj jest podpowiedź. Oczywiście tu czasami jest też konieczność energii takiej wyjścia z uzależnień różnego rodzaju, odwróconej dwójce kielichów, a pamięć tutaj tak cierpi, bo tak przesuwa różne zdarzenia. Chowa coś, nie? Tu mamy takie zakładki pamięci, takie wkładanie w takie, wiecie, skrytki, że pewnych rzeczy nie chce widzieć, nie? I tak pielęgnuje tę utopię. Pielęgnuje. Więc nie dochodzę w gruncie rzeczy do źródła tej tajemnicy, czyli przyczyny moich różnych problemów. Także no, wskazówki są tutaj wyraźne, właśnie nastawione na taką konieczność zmierzenia się z iluzją. Trzeba się zdystansować do i siebie, i drugiego człowieka, wypracowywać kompromis, który wcale nie musi być jakoś tutaj miłością, to widać. Bardziej powiedziałabym takim odkryciem, że stać mnie na co? Na zrozumienie właśnie tej praprzyczyny, tej całej gry między mną a drugim człowiekiem, jakiejś gruncie rzeczy wojny, nie? Bo tu mamy taki wir pokazany między jedną osobą a drugą. Dobrze, symbolicznie jak ta wasza przemiana tutaj zostanie pokazana, określona, spuentowana. Drogi roczniku 1990, wasza przemiana symbolicznie. Wierzę, że tu nam się wali, nie? Tu jest zatrzymanie, tu jest zrywanie tych umów, nie dogadujemy się, dystansujemy, nie ma przebacz. No i wierzę w taki sposób, że się tutaj coś chwieje. Wydawałoby się, że struktura stała. Może takie też wydarzenia z zewnątrz, okoliczności, które wstrząsają tą naszą postawą. Takie możemy mieć wrażenie właśnie, że no musimy dostać teraz tej takiej grubej skóry, bo jest to spadanie w dół i taki ból głowy trochę jakby. Coś słyszę, październik, ale nie wiem co. Październik. Wprawdzie żadna z tych energii października nie pokazuje, dlatego właśnie nie do końca rozumiem. Wieża tutaj symbolicznie, ona oczywiście może być twierdzą, takim miejscem, w którym tu stoję, nie ruszam się. Obstawiam. Nawet jak się pali, jest dym, nie? Widać, dymi się. Ale twardo stoję, nie? Na jakimś swoim stanowisku. I ja bym się tu właśnie przyjrzała, czy rzeczywiście ono jest poprawne i dobre, bo tak coś mi tutaj wygląda, że niekoniecznie. Bo i odwrócone rajdo, i odwrócona dwójka kielichów, to jest powiedziane, to jest często tak. Kto jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamieniem. No i może ktoś tu rzucił tym kamieniem. Pytanie, czy słusznie?
To jest taka energia właśnie bardzo taka, no różnie, nie? Mamy tu też przyczynę czasem problemu, mamy symbol faliczny, mamy ten charakter penetracyjny, taki na siłę, na siłę, na siłę coś. A tymczasem wieża mówi, tu trzeba być suwerennym w jakiś sposób. No właśnie, ale tu się kłóci, nie? Kłóci się, jest to tarcie. Odgrodzenie się od świata, a jednocześnie z jakiegoś powodu chcemy tu być. Wieża mówi o mankamentach też psychiki. Wieża mówi o jakimś niebezpieczeństwie, mówi o energii, która nawiązuje do czegoś takiego na pokaz, widokowego. Mówi też, wieża Babel też jest pokazana, nie? Taki paradoks właśnie. Tak, tu jest ten paradoks sytuacji pokazany, że wy jesteście w jakimś paradoksie, że z jednej strony się umacniacie i wznosicie, a z drugiej strony towarzyszy temu jakaś taka, no właśnie ta starotestamentowa wieża Babel, czyli jakaś taka pyszałkowatość, jakaś taka energia, która jest swego rodzaju karą i pomieszaniem tych języków, nie? I ludzie się tutaj, jak widać, nie mogą dogadać. Dlaczego to jest taka energia trudna? Dlatego, że wskazuje na rozpad czegoś. I jeżeli tutaj mamy właśnie symbolicznie pokazany rozpad w waszej przestrzeni, to jest rozpad w coś, co niesłusznie wierzyliśmy. Wierzyliśmy w coś w kategoriach utopii, że to był wytwór umysłu, ale nieprawda to jakaś jest, nie? Wieży mamy fizyczność, mamy popędy, mamy też zakotwiczenie takie symboliczne w metafizyce, więc summa summarum o co chodzi? Że mamy symbol przemiany w postaci lekcji, że mamy tutaj wznieść się ponad jakieś swoje osiągnięcia, może po prostu zabezpieczyć się lepiej, dać schronienie sobie, komuś. A jednocześnie wieża tu się może walić, więc trzeba będzie po prostu wyjść z jakiegoś więzienia. Najczęściej to jest jakaś relacja, jakaś zła emocja. Jest powiedziane, przywracaj sprawiedliwość, zdobywaj szacunek, bądź opoką, buduj swoją siłę. Ale jednocześnie nie wolno być takim sztywnym, ociężałym. Tu mamy właśnie ten paradoks nieruchomości. Nieruchomo, nieruchomo, nieruchomo. 3 razy nieruchomo, symbolicznie. Twoja podświadomość jakoś idzie w kierunku samotności, ale ty tego nie chcesz, bo tak naprawdę to i jesteś tu predestynowany do czegoś ponadprzeciętnego. Ponadprzeciętnego, ale wiesz w jakim sensie? W sensie duchowym. Na razie jest to utrudnione, bo tu jest dużo jeszcze do zrozumienia, że ty nie poprawiasz życia, tylko poprawiasz swoje fantazje. Wieża mówi o takich fantazjach, które ja wchodzę, żeby poprawić przeszłość. A ty nie masz niczego odwoływać, poprawiać przeszłości, tylko masz żyć tu i teraz i tworzyć nową historię. Oczywiście tu będzie ubywało jakichś ludzi z twojego życia, tak jakby odchodzili, nie? I tak naprawdę to wyświadczają ci przysługę. Ty odchodząc od kogoś, wyświadczasz też komuś przysługę. Ja widzę, że tu jest obopólna korzyść. Obopólna. Dobrze, dokąd ta energia ma cię zaprowadzić? Zobaczymy tutaj w Osho i będziemy kończyć. Dokąd ta energia ma cię doprowadzić? Ta aktualna energia przemiany, której może nie wyczuwasz na takich poziomach, które zostały tu opisane, ale gwarantuję, że poczujesz to w jakimś czasie, może nieco późniejszym, bo to wszyscy nie są jednakowi, nie? Dokąd ma cię ta energia, to doświadczenie zaprowadzić? Do jakiego miejsca masz dotrzeć? Żeby się tu nie porównywać z innymi, że wszyscy tutaj mają swoją unikatowość. Jest silne drzewo, które może być jednocześnie kruche, zwalone przez huragan, i jest wiotka trzcinka, która ugina się.
ale jednocześnie nigdy jej nie można złamać, więc właśnie. Tu piątka, tu piątka. Że źródłem chaosu w twoim życiu może jest w ogóle wieczne i ciągłe porównywanie się, taka energia trzymania się przeszłości, tego co odeszło, porównywania ja i ktoś jeszcze. Taka przestrzeń właśnie, że ja mogę oceniać, ale już druga strona niekoniecznie. Oczywiście ty też możesz tego doświadczać. Że być właśnie ciągle tak pod takim obstrzałem i krytyką i oceną, ale już w drugą stronę to już niedobrze, nie? To już nie, to już nie. I właśnie taka energia porównywania, ona jest takim wielkim ciężarem, bo tak naprawdę tu wszyscy i wszystko jest potrzebne właśnie. I ta wieża jest potrzebna, i te odwrócona dwójka kielichów. Na pewno jest taka przestroga, żeby tutaj nikogo nie umniejszać i siebie nie umniejszać, nie? Przy tym porównywaniu zawsze istnieje tu taka możliwość umniejszania czyjejś wartości. Do czego macie zaprowadzić to doświadczenie? No właśnie do tego, że przestaniesz porównywać, że po prostu masz dojść do tego miejsca w życiu i takiej świadomości, w której będziesz tak. W takiej pozycji. Co to znaczy? Że ja tworzę jedność z drugim człowiekiem, że on jest odbiciem tego, co jest we mnie, że nikt nie jest lepszy, nikt nie jest gorszy, że każdy jest jedyny w swoim rodzaju, że nawet jeżeli z kimś się rozdzielam, to nie dlatego, że ktoś jest gorszy ode mnie, czy ja jestem gorszy od kogoś, albo lepszy, tylko że jesteśmy po prostu inni i możemy budować naszą przestrzeń, niekoniecznie we wspólnocie, ale w szacunku, prawda, dla tej swojej odmienności. I to najtrudniej jest zerwać właśnie z tym nawykiem porównywania, czyli nawykiem wielkości albo umniejszania. Bo tu widzę dwa kompleksy u jedynek, albo kompleks wyższości, albo kompleks mniejszości, a czasami mamy taki paradoks, że jest dwa w jednym człowieku, w tych podosobowościach ludzkich. Tak, i tu jest powiedziane, że aby dowiedzieć się, kim jesteś, nie porównuj się z innymi, lecz sprawdzaj, czy wykorzystujesz swój potencjał najlepiej, jak potrafisz. Czyli zacznij od sprzątania swojego podwórka, swojego umysłu, swojej emocji. Wykorzystuj swój potencjał najlepiej, jak potrafisz. A cudzy powinien cię tu jak najmniej interesować. Masz powiedziane. Dobrze, jeszcze przesłanie duchowe zrobimy i będziemy kończyć. Momencik, tylko muszę te karty tutaj przynieść. Dobrze. Przesłanie duchowe dla rocznika 1990. Wzmacniająca energia anielska, pewien taki instruktaż na najbliższy czas, moc. Jestem pełen spokoju, mocy i pewności siebie. Tak sobie tu warto afirmować. Pamiętaj, że nosisz w sobie boski pierwiastek. Nie pozwól zatem, by ktokolwiek cię poniżał. No właśnie tu było, nie? Albo mania wielkości, albo wręcz przeciwnie. Umniejszanie swojej wartości, nie? Takie twoje pomniejszenie. Gdy jesteś spokojny i rozluźniony, masz wielką moc. Nikt nie może cię zdenerwować lub decydować za ciebie. Odnajdź spokojne, ciche miejsce w swojej duszy. Ulecz swoją złość i oczyść emocje. Dokładnie, to się odwracało, pamiętajmy. Ulecz swoją złość i oczyść emocje. Polegaj na własnym osądzie i samodzielnie podejmuj decyzję. Tak, tu wcześniej też był właśnie ten wątek takiego spoglądania na innych, co kto powie. Polegaj na własnym osądzie i samodzielnie podejmuj decyzję. Wzięcie odpowiedzialności za własne życie pomaga ci rozwijać się duchowo. No. Stań więc na własnych nogach i bądź silny. Tak, wieża też tego chce. Prawdziwa moc bierze się z wewnętrznej siły, z wewnętrznej, pamiętaj, poczucia własnej wartości i pewności siebie. Odszukaj dziś swoją moc. Tak, tu jest problem dopóki nie ma tej pewności siebie i poczucia własnej wartości, nie? To widać, że z tego najwięcej jest u ciebie problemów. Także pod rozwagę, nic nie jest wyryte w kamieniu.
zmienia się twój charakter, nie od razu ktoś jest taki, jaki jest. Jak ktoś ma na przykład 50 czy 60 lat i mówimy, no on jest taki i taki, ale on nie od razu taki był. On się zmieniał. I ja mówiłam o tej twojej zmianie, o takich trzech wycinkach twojego życia, nie? Trudno mi powiedzieć, w którym momencie jesteś tej przemiany, bo jesteście bardzo różni, z różnych znaków, z różnymi potencjałami, różni ludzie. Więc gdzieś tu będziecie w takiej przestrzeni właśnie umacniania tej swojej mocy, o ile zechcecie, nie? Bo tu pierwsze skrzypce gra poczucie własnej wartości. To jest najważniejsze. Tylko tu właśnie nie można szukać sobie wymówek tej odwróconej dwójki kielichów, że ktoś nas źle potraktował, nie byliśmy w tej energii ciepła, energii właśnie tego raju, nie? Tych pól elizejskich, tylko ciągle jakieś kłody, ciągle jakieś kłody. Teraz tu usłyszałam, że jakieś wesele, jakiś nieżyjący ojciec, taki festyn umarłych jakby ci przeszkadza. Nie szukaj wymówek, szukaj sobie właśnie tego wyjścia z klatki własnego umysłu najbardziej, z tej klatki porównań. Z klatki porównań. To będzie tu najistotniejsze. Wszystkiego dobrego ci życzę. Pa, pa!